Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Kamil Malinowski, czyli Sherlock. I w tym materiale chciałbym Wam omówić przygotowanie bardziej ruchowe. Wyobraźmy sobie, że również zakończyliśmy w wielu innych materiałach wcześniejszych takie przygotowanie filarowe w kontekście czy to sali ćwiczeń, myśląc o tym, o naszym zindywidualizowanym przygotowaniu i teraz jesteśmy bardziej na boisku, na korcie, wyobraź sobie, i chcemy przejść do naszego przygotowania do sesji treningowej, upewniając się, że zrobiliśmy już wszystko, czego potrzebujesz Ty, Twój klient, aby zoptymalizować Twojego sportowca do nadchodzącego ruchu czy też specyficznego treningu na siłowni, czyli krótko mówiąc, chcę Ci w tym materiale przedstawić to, co powinieneś robić ze swoim klientem, jeżeli chodzi o trening specyficzny na siłowni. Można byłoby powiedzieć, że istnieje przecież kilka celów treningowych, czy też rozgrzewkowych, bo o rozgrzewce chciałem Ci dzisiaj powiedzieć, więc mamy cztery główne takie cele, obszary, gdzie byśmy mogli objąć całe to zjawisko. A cel pierwszy to jest nic innego jak zidentyfikowanie i wymienienie podstawowych elementów składowych oraz sam na przykład zaproponuj korzyści, które będą płynęły z tradycyjnej rozgrzewki. Następnie chciałbym z Tobą omówić i opisać dla kontrastu korzyści płynące na przykład z dynamicznego i statycznego rozciągania w kontekście rozgrzewki, ponieważ jak wiemy, cały świat huczy od statycznego rozciągania, ale co mówią na ten temat prawdziwe badania naukowe, które może to obaliły, czy też nie, i tego dowiesz się właśnie z tego materiału. Nie chcemy definiować, czy może raczej przedefiniowywać tej koncepcji przygotowania ruchowego. Chodzi po prostu o to, o takich pięć podstawowych komponentów i wreszcie chciałbym Ci zdefiniować, zaprojektować efektywny program przygotowania ruchowego w odniesieniu do różnic indywidualnych, a konkretnie zapotrzebowania na Twoją sesję treningową. Myślmy więc o rozgrzewce. Jest to ona przede wszystkim, jak to zawsze mówię, kluczowa dla życia. Pamiętaj, że każde zwierzę się przede wszystkim rozciąga, tak? Rozgrzewa czy cokolwiek. Jest taka pierwsza rzecz, którą w ogóle robisz po wstaniu z łóżka. No, ludzie rozciągają się, rozgrzewają i rozumiemy, że rozgrzewka jest absolutnie kluczowa w sporcie, więc przygotowanie naszego ciała do nadchodzących zadań lub wymagań sesji jest krytyczne, dlatego też chcemy zacząć od zdefiniowania słowa lub w ogóle czym dla Ciebie jest termin rozgrzewka. Kiedy myślimy o rozgrzewce, to głównym celem jest dla mnie przede wszystkim, jak prowadzę sportowców czy też klientów po prostu zwykłych, jest tak zwana optymalizacja wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka kontuzji podczas treningu czy też zawodów. Chcemy nie tylko przygotować ciało na nadchodzącą sesję, ale również sprawić, że będzie ono w stanie optymalnie i bardziej funkcjonować przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka kontuzji. Główną ideą prawidłowego przygotowania jednostki rozgrzewkowej jest osiągnięcie maksymalnego potencjału motorycznego przy zmniejszeniu ryzyka, jak już wcześniej Wam wspomniałem. Ten rozdział bardziej chciałbym Wam przeznaczyć tematyce związanej z rozgrzewką, jak w prawidłowy w ogóle sposób ją programować, planować, czym ona dla Ciebie powinna być i w ogóle czy warto wrzucać w każdy plan treningowy rozgrzewkę. Typowy protokół, najczęściej rozgrzewkowy, który możesz znaleźć gdzieś w internecie, czy też po moich jakby badaniach, artykułach, które również pisałem, najczęściej mieści się w okolicach takich od 10 do 15 minutowej pracy, najczęściej o niskiej intensywności. Nie polecam aż takiej sesji rozgrzewkowej typowo funkcjonalnej, która nie niesie za dużo korzyści, ponieważ jest to tylko i wyłącznie strata czasu, by wrzucić klienta na przykład, nie wiem, na jakąś bieżnię, rowerek, orbit czy cokolwiek innego przez całe 10-15 minut. Jest to wręcz nudne i nie daje nie wiadomo jakichś ciekawych efektów. I jeszcze najczęściej dodajemy jakieś rozciągania statyczne i rozgrzewka gotowa. To nie jest prawidłowy sposób może prowadzenia rozgrzewki, ponieważ nie współgra mi z podstawowymi celami, jakie sobie założyliśmy, czyli wymieniliśmy tylko jeden z podstawowych elementów, że dogrzałem mojego klienta. No ale co zresztą? Dzisiejszy trening sportowca stawia nam jakby ogromne wymagania dotyczące programowania motorycznego. Istnieją właśnie wtedy takie zalety, że ja wolę skrócić czas trwania rozgrzewki do minimum, jednak z zachowaniem odpowiednich celów rozgrzewkowych. I często te miano kojarzy mi się z elementem związanym również ze stretchingiem. Tak więc patrzymy na ogólne badania i zawsze istniały trzy rzeczy, które były skorelowane lub połączone z tradycyjnym podejściem do rozgrzewki. Po pierwsze,
Tradycyjna aktywność aerobowa o niskiej intensywności, czyli taki pierwszy podstawowy podpunkt, który zawsze był spełniany, to coś robimy o niskiej intensywności. I było to zazwyczaj wykonywane poprzez jogging, jazdę na rowerze, może pływanie, ale coś, co zazwyczaj było niespecyficzne w naturze. Wszyscy jakbyśmy robili to przed treningiem, przechodząc przez na przykład jakiś rozdział bardziej statycznego rozciągania, długich przygotowania danej kończyny w odpowiednim zakresie ruchomości, to by było wręcz nudne. Przecież każdy widział biegacza, również pewnie Ty też nieraz widziałeś, który wręcz rzuca nogę na barierkę i ściąga grupę kulszowo-goleniową. Czy to jest dobre, czy to jest złe? W tym materiale postaram Ci się jakby odpowiedzieć również na to pytanie. Czy jest sens w ogóle wrzucać w plan treningowy stretching statyczny? Jakie są z niego korzyści? I może jak badania również pokazują i cała literatura świata. Tak więc wyróżniamy takie trzy podstawowe koncepcje, które kiedyś definiowały tradycyjną rozgrzewkę i przygotowanie ruchowe. Cóż, po pierwsze głównym celem statycznego rozciągania było zwiększenie elastyczności przy jednoczesnym zmniejszeniu potencjału ryzyka kontuzji w wyniku np. ogólnej rozgrzewki lub aktywności beztlenowej. Celem było zwiększenie również kolejnym takim temperatury ciała, co miało również podniesienie rzeczywistej temperatury mięśni, taki cel. Następnie bardziej byśmy poszli w kierunku takiego stworzenia środowiska dla statycznego rozciągania, czyli jakby rozgrzewałem mojego klienta po to, żeby mógł go statycznie rozciągać. Więc jeśli mógłbym uzyskać pewien rodzaj aktywacji, to warto byłoby wrzucać jakieś ćwiczenia preaktywacyjne i tak zwany byś uzyskał potencjał potęgowania tak zwanego współczynnika PAP, Post Activation Potentiation, a w trakcie po prostu tej aktualnej sesji. Więc teraz mamy takie trzy poziomy, warto byłoby tu sobie zadać takich kluczowych pytań, żebyśmy może się od razu zdziwili, ale ugryźli fajny kawałek ciasta imieniem w ogóle, jak fajny sposób zaprogramować rozgrzewkę dla mojego klienta. I po pierwsze, co mi się nasuwa na myśl, to czy realnie tradycyjna taka rozgrzewka, którą od zawsze nas uczyli na różnych kursach, czy szkołach, czy na studiach, to wpływa jakoś nie wiadomo jak na przygotowanie mojego zawodnika w praktyce do konkurencji, czy dzięki niej będzie po prostu lepszy dzięki tej rozgrzewce. Więc pomyślmy o tym, jeśli miałbym przeprowadzić grupę sportowców lub też klientów przez statyczne rozciąganie. Najczęściej jest to dużo pozycji rozciągania, na przykład na ziemi, z umiarkowanym jednak długim czasem przytrzymania w fazie właśnie tej statycznego bawienia się treningiem. Więc czy na pewno takie pozycje statyczne przygotują mnie, mojego zawodnika, do zawodów o charakterze czysto dynamicznym, gdzie wszystko nagle naprawdę diametralnie się zmienia, na przykład na boisku piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, hokej, cokolwiek, tam są bardzo dynamiczne ruchy, więc jak statyczne przełożenia o charakterze takim, że trzymamy klienta na ziemi przez jakiś okres czasu, mamy później przysporzyć korzyści dynamicznych na boisku. Cóż, jeśli bardziej spojrzymy na całość tradycyjnej definicji rozgrzewki, to prawdopodobnie są to pewne aspekty, które są bardzo ważne, ale czy ona w pełni przygotuje nas do wymagań tej dynamicznej aktywności, jaką w przypadku jest życie sportowe, czyli na przykład piłka nożna. No każdy z nas lubi pokopać w gałę, każdy z nas lubi gdzieś pójść w tenisa, w squasha pograć czasami. Nie tylko, że z samą siłownią żyje człowiek. I tutaj rodzi się właśnie taki mały znak zapytania. Dlatego teraz chcemy przejrzeć się bardziej badaniom, które zaczynają odsłaniać taki rąbek tajemnicy i które aspekty tradycyjnej rozgrzewki są skuteczne i potrzebne, a które być może wymagają nieco przemyślenia i zmiany przeznaczenia typowej rozgrzewki. Zacznijmy zatem od pytania, czy istnieje korzyść z włączenia lekkiej aktywności aerobowej jako części rozgrzewkowej. Czyli na przykład robimy tak zwany RISE, czyli coś, co podwyższy teoretycznie temperaturę ciała, jakieś bieganie, rower, cokolwiek. Jeśli przyjrzymy się badaniom, odpowiedź jest absolutnie jak najbardziej twierdząca i poprzez zwiększenie temperatury ciała, a tym samym temperatury otaczających nas grup mięśniowych, przedziałów mięśniowo-powięziowych, wiemy, że może to poprawić ogólną rozciągliwość, elastyczność, mobilność stawową, więc jeśli poprawię rozciągliwość tej tkanki, jest ona mniej podatna na pewnego rodzaju urazy tkanek miękkich.
Ponadto przygotowuje nas to bardziej efektywnie zbliżającej się na przykład sesji, czy też jak ktoś lubi rozciągania w ogóle. Niezależnie od tego, jaki to rodzaj rozciągania, tak więc z punktu widzenia biofizjologicznego wiemy, że podnoszenie temperatury ciała jest dobre dla wszystkich kolejnych czynności rozgrzewkowych, czy też każdych sportów, szczególnie w przygotowaniu do treningu, jak i zawodów. Więc tutaj warto zwrócić na to uwagę, że pierwszy podstawowy czynnik, który powinien być jak najbardziej zgodnie z badaniami naukowymi wrzucony w tradycyjną rozgrzewkę, jest RISE, czy jakieś ćwiczenia, które będziemy wykonywać na zasadzie właśnie zwiększenia lekkich aerobów, które mają charakter typowy, żeby podnieść temperaturę mojej tkanki, mięśni, przedziałów mięśniowo-powięziowych itd. Każdy z nas mówił coś na temat temperatury naszego ciała w rozgrzewce. Od lekcji wychowania nawet fizycznego w podstawówce zawsze trąbili, że jest to ważne, by zapobiegać kontuzji. Podniesienie tego czynnika, jak badania pokazują, o 1 stopień Celsjusza zwiększa zdolność organizmu do produkcji mocy maksymalnej, jak to badania już pokazały, od 3 do 7%. Czyli jak się dobrze rozgrzejesz, to już na sztandze powinno się pojawić zdecydowanie więcej krążków z obciążeniem i zdecydowanie większa radość, bo więcej wyciśniesz, więcej przerzucisz ciężaru, większa objętość i intensywność, lepszą bagietę wybudujesz imieniem łapę, czyli twoje plecy, klata będą bardzo mocno nabite jak autobus do Lichenia, a pośladki będą płonęły, więc kto by nie chciał tego robić, rozgrzewajcie się, kochani. I drugim bardzo ważnym pytaniem, które musimy zadać, jest to bardziej dotyczące naszego ogólnego rozciągania. Wiemy, że często w przemyśle takim fitnessowym, jak również w badaniach naukowych, jest to kontrowersyjny temat, więc pytanie po prostu brzmi, czy statyczne rozciąganie negatywnie będzie wpływało mi na siłę i moc. Przy tym pytaniu zawsze w głowie pojawia się na taki mem, o którym chyba zawsze wspomniałem, jaki cytat: kto ma rację dzień wcześniej od innych, ten przez dobę uchodzi za idiotę. Kontrowersyjny temat rozciągania statycznego jest troszkę jak rozmawianie przy wigilijnym stole o polityce lub o religii. Miejcie jak zawsze, kochani, otwarty umysł, a udowodnię Wam w dosłownie kilka minut, czy jest sens rozciągać się statycznie. Oczywiście nie można ludziom odbierać czegoś, co im przynosi jakby uśmiech na ustach, ale chciałbym Wam powiedzieć, że są rzeczy, które może coś więcej Wam w tym kierunku pomogą, dadzą. Widzieliśmy niezliczone na pewno artykuły, badania naukowe na temat tego, że które też niepewne zostały niedawno odkryte i przegląd literatury zaczął wyjaśniać, w jaki sposób możemy spojrzeć na statystyczne rozciąganie w kontekście ogólnego przygotowania. Po pierwsze, wiemy, że statyczne rozciąganie, na przykład trwające krócej niż 30 sekund, nie ma negatywnego wpływu jakby na wydajność naszego organizmu. Czyli nie jesteśmy dzięki temu słabsi, nie jesteśmy jakby, nagle nie mamy mniej mocy i tak dalej. Dlatego też, jeśli wykonujesz całą serię statycznych ćwiczeń rozciągających, każdy z nich na przykład trwa krócej niż 30 sekund, prawdopodobnie Ty, mój kochany kliencie, nie musisz praktycznie w ogóle się tym martwić, że zrujnuje to Twój potencjał wydajności. Ale czy to zwiększa wydajność? Odpowiedź brzmi niestety nie. Więc nie jest to ani pozytywne, ani negatywne. Jest to bardziej neutralne, ale w mojej ocenie bardziej tracisz czas. Jeśli weźmiemy na przykład statyczne rozciąganie i zwiększymy je do 60 sekund albo od 60 sekund, przy czym ta wartość 60 sekund jest taką graniczną, minimalną, to zobaczymy, że już ma to wtedy realny wpływ, taki negatywny, na ogólną wydajność. Co to w ogóle oznacza? Powiedzmy, zmniejszona aktywność układu nerwowo-mięśniowego będzie dominowała mi przy tym, że po prostu, tak jak wspomniałem, będzie zmniejszona, więc twój wyskok będzie przede wszystkim mniejszy, czyli siła skoku jakby dalej, wysokość tego skoku spadnie. Jak biegasz, no to sprint może być wolniejszy. Twoja zwinność na boisku może być mniej jakby taka receptorowa, czyli będziesz bardziej wolniejszy, mniej reagował na bodźce. Ogólna moc wyjściowa może zostać stłumiona, zatem statyczne rozciąganie negatywnie niestety u Ciebie będzie wpływała na produkcję siły
i mocy. Czyli cóż, reasumując, odpowiedź brzmi ogólnie być może, ale statyczne rozciąganie nie poprawi, a wręcz może i na pewno obniża poziom siły i mocy. W naszym obecnym rozumieniu literatury odpowiedź po prostu będzie brzmiała nie, nie pomaga wzroście siły, nie pomaga praktycznie w sesjach treningowych, żeby coś z tego fajnego osiągnąć. Teraz opierając się na tym pytaniu, przyjrzyjmy się, czy rozciąganie statycznie rzeczywiście zmniejsza ryzyko urazów w popularnych po prostu sportach. Przyjrzyjmy się również, że w jednym z głównych powodów, dla których stretching statyczny był taki stosowany w tradycyjnym kontekście rozgrzewki, było zrozumienie, że potencjalnie zmniejsza jakby stretching statyczny poziom redukcji kontuzji. Kiedy przyjrzymy się wtedy wszystkim badaniom, jakby szczególnie z punktu widzenia przeglądu systematycznego, w którym zebrano naprawdę bardzo dużo badań, wiemy, że rozciąganie statyczne nie zmniejsza ryzyka wystąpienia kontuzji, a tym samym stosowanie go z tego powodu jest po prostu nieuzasadnione naukowo. Więc wiemy o statystycznym rozciąganiu, że jeśli jest ono wykonywane poniżej 30 sekund, nie będzie wpływało negatywnie. Bardziej to będzie takie neutralne, ale na pewno nic mi nie poprawi, nie zabezpieczy mieć przed kontuzją, więc ten mit kiedyś, co był bardzo mocno utrwalany, rozciąga się, a nie będziesz miał kontuzji, no to mam nadzieję, że już został bardzo mocno odczarowany przez ten materiał, który mam nadzieję oglądasz. Więc przy pytaniu dotyczącym tego, czy rozciąganie statyczne zmniejsza ryzyko wystąpienia kontuzji, ja bym bardziej powiedział, że również odpowiedź brzmi niestety nie, nie zmniejsza. Musimy mieć pewność i taki postawić bardziej znak zapytania wokół użyteczności rozciągania statycznego, jeśli ma ono faktycznie skutecznie przygotować nas do treningu, ćwiczeń, jak i zawodów. Teraz pojawiła się nowa kwestia, koncepcja, bardziej taka nie nowa, ona już ma kilka lat. Jaki już bardzo dawno istnieje, ale dopiero u nas w Polsce jest taka programowana, potęgowana, która większość z nas określa mianem stretchingu dynamicznego. I pytanie więc brzmi, czy rozciąganie dynamiczne poprawia wydajność, czy robi coś, czego zazwyczaj nie jesteśmy w stanie osiągnąć poprzez rozciąganie statyczne. Odpowiedź brzmi jak najbardziej, będzie poprawiało mi tutaj wiele ciekawych kwestii, które właśnie Ci chcę wyjaśnić. Dynamiczne rozciąganie w ramach ogólnej takiej dynamicznej rozgrzewki przynosi poprawę, zwiększa potencjał siłowy, który koreluje z większą prędkością, na przykład czy to biegu, zwiększoną jakby wysokością skoku, zwiększoną odległością tego skoku, jesteśmy bardziej dynamiczni, czyli jednocześnie nam rośnie coś takiego jak współczynnik RFD, Rate of Force Development. Mówiąc prościej, jeśli wykorzystujecie dynamiczne rozciąganie, otrzymuje korzyść w postaci poprawy wydajności i znów jest to jeden z podstawowych powodów, dla których przechodzimy przez pewien rodzaj rozgrzewki. Więc wrzucajcie ćwiczenia o charakterze aerobowym, czy jakaś niska intensywność, żeby jakiś był wzrost temperatury ciała, ponieważ jest to dowody, badania naukowe, literatury o tym twierdzą, że jak najbardziej tak. I z mojego punktu widzenia również wrzucajcie ćwiczenia o charakterze stretchingu dynamicznego. Tak więc podczas gdy rozciąganie statyczne nie ma żadnych negatywnych skutków, które zazwyczaj przypisujemy mu, no chyba, że przekroczysz te 60 sekund, ale odwrotnie rozciąganie dynamiczne faktycznie poprawi wydajność. Tak więc w tym momencie argument zastosowania dynamicznego rozciągania jest prawdopodobnie dla mnie, jak i już mam nadzieję dla Was, silniejszy niż rozciąganie statyczne w kierunku rozgrzewki. Teraz z naszego argumentu dotyczącego rozciągania zadajmy pytanie, czy konkretne ćwiczenia aktywacyjne powinny być również włączane do rozgrzewki. O co chodzi? Czyli na przykład powinniśmy robić jakieś preaktywacje. Cóż to oznacza? Otóż czy powinniśmy stosować realne takie ćwiczenia, które doskonalą nadchodzące umiejętności motoryczne istotne dla pozycji ruchowych? Czy jak na przykład masz upper, lower, to jak masz dzisiaj trening upper, czy jakieś ćwiczenia preaktywacyjne na sterze rotatorów, plecy, klatę powinieneś wykonywać, a więc czy jest to istotne dla kątów stawowych, prędkości ruchu, siły reakcji podłoża czy też bodźca i czas również kontaktu z podłożem powinny być wprowadzone takie w cele ruchowe na rozgrzewce, które ćwiczenia będą mi budowały umiejętności motoryczne, więc jak najbardziej warto byłoby wrzucać ćwiczenia preaktywacyjne w rozgrzewkę. I to ja uwielbiam zawsze robić. Najprostszy schemat, o którym już możecie czytać, nieraz u mnie jest to system RAMP, Rise, Activate, Mobilize, Performance.
i badania, które dotyczyły specyficznej praktyki i doskonalenia nadchodzących umiejętności motorycznych w porównaniu z ogólną taką praktyką i doskonaleniem nadchodzących umiejętności motorycznych wykazały, że bardziej specyficzne podejście jest skuteczne w uzyskaniu tak zwanego współczynnika wcześniej, o którym mówiłem, PAP. Dlatego też, jeżeli możemy spojrzeć na cele i takie wzorce ruchowe w kontekście ogólnej rozgrzewki, powinniśmy uzyskać bardziej wzmocniony efekt dla zbliżającego się treningu i zawodów. Czyli już mamy trzy elementy spełnione. Mamy jakąś rozgrzewkę o charakterze właśnie niskoaerobowej, mamy stretching dynamiczny, jak i również ćwiczenia o charakterze preaktywacyjnym. Jeśli więc weźmiemy pod uwagę wszystkie te informacje, czego nam jeszcze brakuje, bądź też brakowało w rozgrzewce? Można było wyróżnić kilka bardziej istotnych podpunktów, a bardziej zagadnień, czyli na przykład sposób poruszania się w rozgrzewce można było również podzielić na taką ogólną i specjalistyczną. Jedna i druga powinna wystąpić. Od charakterystyki ogólnej po bardziej ćwiczenia specjalistyczne pod Twój sport, pod Twoją na przykład, nie wiem, upper-lower, push-pull-legs, RBW, split, cokolwiek, co dzisiaj będziesz robił na treningu, to również rzuca ćwiczenia o charakterze specjalistycznym. Większość naszych rozgrzewek lub ogólnie większość naszych ruchów była najprawdopodobniej taka sama każdego dnia. A co my wiemy o sportach, a nawet klientach? Staje się to dla nich po prostu monotonne, więc jeżeli również chcesz pozyskać klienta i go utrzymać, użyj specyficznych i progresywnych wzorców ruchowych w kontekście na przykład swojej rozgrzewki. Nie tylko utrzymaj jakby zainteresowanie sportowca czy też klienta, ale również możesz dzięki temu uzyskać więcej z tej rozgrzewki w kontekście nadchodzącego treningu i zawodów. Czyli jednocześnie i klient będzie zadowolony i szczęśliwy, bo robicie coś ciekawego, nowego i jednocześnie będziecie zadowoleni, bo Wy coś wybudujecie mu. Czyli jednocześnie budujesz fajny brand pod swoje podłoże trenerskie, jak i również jeżeli jesteś osobą po prostu sama w sobie trenuje, no to zdecydowanie lepszy efekt treningowy osiągniesz. Po drugie, w ramach tej koncepcji specyfiką jest również kierunek ruchu. Jakie rozważania tradycyjne poświęciliśmy liniowemu, czy też wielokierunkowemu ruchowi, o którym mówimy w całym systemie treningowym, chcemy odwzorowywać powiedzmy te filary przygotowania ruchowego na nadchodzące sesje oparte o ruch, umiejętności, siła i moc. Więc jeżeli wykorzystuję jednocześnie elementy liniowe, jak i wielokierunkowe, w związku z tym rozważanie liniowych versus wielokierunkowych wymagań jest niewiarygodnie ważne w kontekście rozgrzewki. A co z koordynacją również ruchową? Statyczna koordynacja czy bardziej dynamiczna? Wracając do argumentu o statycznym rozciąganiu, jak i dynamicznym, statyczne rozciąganie ma bezpośredni wpływ na mięsień, że on się po prostu delikatnie rozgrzewa, ale jest to bardziej neutralne, więc zawsze będę mówił, że dynamiczne oddziaływanie na mięsień jako obiekt będzie lepsze i bardziej złożone, zintegrowane ze wzorcem ruchowym, więc wybierajmy statyczne, bardziej dynamiczne to rozciąganie. Tak więc z punktu widzenia koordynacji, wykorzystywanie statycznego, dynamicznego rozciągania już od samego początku zaczyna poprawiać naszą koordynację, wzmacnia praktykę i doskonalenie nadchodzących umiejętności motorycznych. Cóż, kolejną zagwozdką, jaką warto byłoby zadać i czego brakuje również w tradycyjnej rozgrzewce, jest prędkość ruchu. Dlaczego mielibyśmy chcieć wyjść z rozgrzewki pracując powoli, szybko, od razu przejść na przykład do solidnej sesji treningowej, która musi być szybka, czy to wybuchowa i tak dalej. Dlaczego chcemy wykorzystywać progresywną naturę rozgrzewki, aby zbudować kierunek ruchu, na przykład wzorców ruchowych, które wymagają na przykład dużej szybkości siły i w końcu ucząc jednostkę generowaną tych wysokoprogowych jednostek, tak? Czyli sił o niskiej lub o wysokiej częstotliwości. Ja zawsze mówię, że warto zaczynać od wolnych ruchów, bardziej precyzyjnych, które mają na kierunku nas ugruntować na zasadach takich, że Ty bardziej kontrolę motoryczną na początku robisz, a dopiero później gwałtownie bodźcujesz układ nerwowy na zasadach właśnie performance'u, czyli bardziej aktywacji układu nerwowego. Co w takim razie powinniśmy znaleźć w takim naszym ogólnym pakiecie rozgrzewkowym, który powinieneś rozpisywać swoim klientom, bądź też Ty jako klient powinieneś sam w sobie układać przed planem treningowym ogólnie. Cóż, wiemy, że potrzebujemy jakiegoś rodzaju
ogólnej aktywności aerobowej dla korzyści w postaci zwiększenia temperatury mięśni, poprawy ogólnej rozciągliwości i gotowości naszego systemu układu nerwowego. Jak mówiliśmy, nie musi być to 10-20 minut biegu, ale coś, co zwiększa temperaturę o 1-2 stopni Celsjusza. Zazwyczaj, jeśli to mówię, na przykład jakieś delikatne bieganie, przeskoki, skoki, wykroki nawet w miejscu, criss-cross squat, pajace nawet stare jak świat, skipy, nie skipy, czyli coś, co delikatnie, wiesz, serducho mocniej będzie pompowało krew. I kolejnym aspektem potrzebujemy znów jakiegoś rodzaju dynamicznego rozciągania. Czy nadal możemy stosować rozciąganie statyczne? Kolejne pytanie. Jasne, że tak, ale zazwyczaj zamierzamy umieścić to w kontekście sesji bardziej regeneracyjnej, więc jeśli ja mam czas i chcę uzyskać lepsze efekty, to dynamiczne po prostu rozciąganie będzie dla mnie najlepszym rozwiązaniem, szczególnie jeżeli chcę uzyskać korzyści typowo treningowe związane z poprawą wydajności Ciebie, Twojego klienta i tak dalej, więc kochany, korzystaj z tego jak najbardziej. I w końcu również potrzebujemy jakiegoś rodzaju, jako taki ostatni element rozgrzewki, aktywacji. Ta aktywacja może być początkowo ogólna, ale nieuchronnie również chcemy, aby aktywacja lub praktyka i doskonalenie nadchodzących umiejętności motorycznych były specyficzne, czyli od ogółu do szczegółu. Tak więc nie tylko uzyskujemy korzyści w postaci poprawy wydajności z tych ruchów aktywacyjnych, ale również ja chciałbym uzyskać jakąś korzyść trenerską, że mój klient nagle już na rozgrzewce coś poprawi. Dajemy dlatego sportowcowi krytyczny taki kontekst, aby zrozumiał, co do niego również mówimy i po co to jest, czyli przedstawcie realny plan działania. Tak więc teraz, gdy zdefiniowaliśmy sobie tradycyjną rozgrzewkę, również przedyskutowaliśmy przez trochę długi czas, jakby nie patrząc, co jest w niej pozytywne i gdzie potencjalnie znajdują się obszary, które można byłoby zmienić i ulepszyć, to patrząc na przykład na aspekt tego materiału, chciałbym, byście takie wyciągnęli i zapamiętali najważniejsze korzyści, na przykład trzy korzyści, które płyną z tradycyjnej rozgrzewki. Waszym zdaniem nawet napiszcie mi pod spodem w materiale, czy też wiadomości prywatnej, trzy korzyści, dlaczego Wy stosujecie tradycyjną rozgrzewkę, czy stosujecie również stretching statyczny, czy dynamiczny, jakie ćwiczenia również wrzucacie, czy też sami wyślijcie mi swój plan treningowy, omówię z Wami co i jak. Kolejnym elementem będzie również omówienie przez na przykład Ciebie, Twojego trenera rozciągania statycznego, jego wpływu na wydajność i prewencję urazów w kontekście rozgrzewki. Ponownie, ponieważ statyczne rozciąganie jest tak kontrowersyjnym tematem i chcemy się upewnić, że weźmiecie te informacje bardzo mocno do serducha, zarazem zapiszcie kilka uwag na temat tego, jak możemy wykorzystać również ten stretching statyczny w kontekście całego treningu, ale potencjalnie jak to wpływa realnie na rozgrzewkę. I wreszcie w kilku zdaniach również możecie mi napisać pod spodem, czego brakuje Wam w tradycyjnej rozgrzewce, jeśli chcemy ją zdefiniować na nowo. Jakie elementy powinniśmy dodać, aby uczynić ją bardziej solidną, a tym samym naprawdę zmniejszyć potencjał kontuzji i w ogóle zwiększyć naszą wydajność. Czyli takich dla Was mam kilka pytań, żebyście mogli sobie to wywnioskować z dzisiejszego materiału i lepiej to wprogramowali w swój plan treningowy. Więc dobrze, kochani, myślę, że na tyle z dzisiaj i każdemu z Was życzę przede wszystkim rozwoju. Korzystajcie z mojej wiedzy i doświadczeń, osiągając własne cele łatwiej i mądrzej niż ja. Niech taka może moja też wcześniejsza głupota, bo też popełniałem błędy, stanie się dla Was mądrością, moje błędy Twoją przestrogą, a moje doskonalenia Twoim punktem odniesienia. Więc dzisiejszy materiał niech bardzo mocno zapadnie w pamięć każdemu z nas, czym jest rozgrzewka i każdy z nas na pytanie przede wszystkim, w co by zainwestował. Ja zawsze odpowiadam w swój rozwój, ponieważ jesteś najlepszym obiektem, którego żadna inflacja na dzień dzisiejszy przede wszystkim nie ruszy, więc podaruj sobie prezent na święta, bądź też również bliskiej osobie i dołącz już dzisiaj do programu coachingowego, gdzie krok po kroku po prostu prowadzę Cię za rękę na prywatnych takich konsultacjach. Wskazuję również odpowiednie narzędzia do pracy w zawodzie trenera, byś osiągnął sukces zawodowy i zarabiał przede wszystkim przyzwoite pieniądze, żeby Ci się siano również zgadzało. Skorzystaj i zainwestuj odpowiednio w siebie, bo jesteś najlepszą jednostką, w którą warto inwestować. Dziękuję bardzo za ten materiał i do zobaczyska w kolejnych innych. Ściskam, Sherlock. Trzymajcie się.